Chorzowscy policjanci ostrzegają przed oszustami działającymi za pośrednictwem internetu. Sprawcy podają się za amerykańskich żołnierzy lub biznesmenów i w ten sposób wyłudzają od kobiet spore sumy pieniędzy. Niestety w świecie, cyberświecie powiedziałbym tutaj, coraz częściej dochodzi do przestępstw właśnie. Osoby podszywają się pod amerykańskiego biznesmena, żołnierza, lekarza, który nie może, ma problemy z powrotem do kraju, bądź też chce zjechać na stałe do Polski, jednakże pojawiają się jakieś kłopoty i prosi o wsparcie. Jednakże nim do tego dojdzie, zazwyczaj jest to zwykła znajomość internetowa. Osoba niczego nie podejrzewa, zawiera znajomość z nieznajomym, tak, który równie dobrze może być sąsiadem, dosłownie, podającym się za właśnie za osobę z zagranicy, która ma jakieś problemy. Najczęściej jest na popularnych portalach społecznościowych czy portalach randkowych, tak, te osoby wyszukują, posługując się zazwyczaj fałszywymi kontami, wyszukują osoby, które zaczepiają, w cudzysłowie mówiąc, i nawiązują korespondencję. Ta korespondencja niejednokrotnie trwa kilkanaście miesięcy. Te osoby wzbudzają wystarczające zaufanie, aby później zmanipulować pokrzywdzoną, o czym niestety przekonała się 61-letnia mieszkanka Chorzowa, która właśnie zaufała mężczyźnie podającego się tutaj za biznesmena, który obecnie przebywa w jednym z krajów na Bliskim Wschodzie i chciałby tutaj do Polski przesłać wartościowe przesyłki. Towar, który miał w przyszłości handlować na terenie Polski. Jednakże na te przesyłki poprosił, aby pani przekazała mu pewną sumę pieniędzy. Oczywiście pani nie otrzymała żadnej przesyłki, a cała korespondencja okazała się fikcją. Niestety, nim pokrzywdzona się o tym zorientowała, straciła kilkadziesiąt tysięcy złotych. I tutaj przestrzegam przed takimi znajomościami, tak? Jest wiele możliwości, aby w cyberświecie poznać tą drugą osobę. Ona jest niewidoczna, tak? My tutaj nie jesteśmy w stanie sprawdzić wszystkiego, ale nim przekażemy komukolwiek pieniądze lub cokolwiek osobie poznanej w internecie, naprawdę zastanówmy się i postarajmy się poczynić wszelkie możliwe sprawdzenia. Tutaj można również, mając jakiekolwiek wątpliwości, poprosić o pomoc policję, zgłosić taki fakt, że taka osoba podająca się czy też posługujące się takim nickiem, najlepiej jakąś szerszą korespondencję nam dostarczyć i dla nas jest to wystarczająca podstawa, aby sprawdzić, czy mamy do czynienia z oszustem, czy jest to uczciwa osoba. Także tutaj apeluję do osób, które często zawierają znajomości z osobami ze świata, tak, aby naprawdę poczyniły wszelkie starania i nim cokolwiek przekażą, a powiem szczerze, unikać takich sytuacji, całkowicie unikać takich sytuacji, aby nie ufać takim osobom do końca, a szczególnie nie dać się zmanipulować i nie przekazywać kolejnych sum pieniędzy. Zachowajmy czujność i ostrożność, bo to jedyny sposób, aby nie paść kolejną ofiarą oszustwa. Pamiętajmy, że o wszystkich wyłudzeniach i próbach wyłudzenia należy poinformować policję.